Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku witam się z Wami z mojej pracowni, w której robię te wszystkie swoje animacje poklatkowe. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam takie podstawowe rzeczy, które uważam że powinniście wiedzieć o animacji poklatkowej o wykonywaniu ogólnie tej animacji poklatkowej w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Pokażę wam to na przykładzie Zenona. Zenon już był nieraz animowany, po raz pierwszy zadebiutował on na TikToku i już ma trzy animacje na swoim koncie, które nawet dobrze się przyjęły. Jeszcze Zenek na YouTubie się nie pojawił, ale to tylko kwestia czasu. I do animowania potrzebujemy między innymi takich narzędzi. W tym przypadku te narzędzia są własnej roboty. No oprócz tego, które tutaj kupiłem, ale reszta jest własnej roboty. Na przykład, to jest taki, takie urządzenie do wybierania plasteliny. Tutaj, y, tym oczkiem możemy sobie wybrać większą część plasteliny, a tym oczkiem możemy robić dziurki albo wybrać mniejszą część plasteliny. Można też tym narzędziem poprawiać jakieś mało dostępne przedmioty w ciasnych miejscach. Tutaj mamy jeszcze takie urządzenie do robienia dziurek, czy też robienia małych rowków. Bardzo przydatne na przykład w robieniu zmarszczek, czy też poprawianiu min w plastusiach. I na koniec moje ulubione narzędzie wykonane z klocków Lego. Jest to taki. Jakby to powiedzieć, taka szpatułka, taki kolec. On służy praktycznie do wszystkiego. Na przykład jeżeli pęknie mu łapa, o w ten sposób, tu się staną jakieś... No nie w tym przypadku, ale na przykład załóżmy, że tutaj pękła mu łapa, to wtedy ładnie sobie tym urządzeniem, tym tą szpatułką, że to tak nazwę, tak poprawimy tą plastelinę, żeby nie było widać i to się wszystko ładnie tutaj zasklepi. Albo na przykład tym narzędziem możemy powiększać albo zmniejszać oczy i możemy też nim wykonywać różne miny u plastusia. Takie uniwersalne urządzenie. A uniwersalne jest dlatego, że nie jest ani za chude, ani za grube. Nie jest za chude dlatego, że nie zostawia żadnych takich brust, ani nie przecina plasteliny, tylko ją wygładza. A nie jest za grube, dlatego że dostaje się w trudno dostępne miejsca. A jak animujemy samą postać? Animacja polega na tym, że yy, poruszamy bardzo nieznacznie postać co klatkę, i właśnie taką metodą wprawiamy postać w ruch. Oczywiście. Zanim to zmontujemy, to to wygląda bardzo kanciasto i bardzo sam materiał klatkuje. Dopiero żeby sam ruch dobrze wyglądał, musi być to odpowiednio przyspieszone. Najpłynniej ruch wychodzi wtedy, kiedy są 24 klatki na sekundę, czyli muszą być zrobione aż 24 zdjęcia na jedną sekundę. I jeszcze jak to się dzieje, że raz postać w animacji poklatkowej chodzi szybciej, a raz wolniej, i w ogóle jak to zrobić? Fizycznie można to zrobić poza montażem komputerowym w taki sposób, że yy, robimy na przykład co klatkę takie bardzo małe ruchy, wtedy postać idzie wolniej, i jeżeli chcemy przyspieszyć tą postać, że nagle zaczyna biegać, to robimy te ruchy. Ciutkę większe, oczywiście nie za duże, żeby ta postać nie zaczęła nam w jakiś dziwny sposób skakać. I w ten sposób przyspieszamy sobie tą postać. Z ręką, a czy z głową robimy tak samo, że jeżeli chcemy wolno to robić, to tą postać bardzo delikatnie ruszamy co klatkę. A jeżeli, a jeżeli chcemy przyspieszyć jej ruch, to te ruchy będą ciutkę większe. A na przykład w programie do obróbki filmów możemy to zrobić w ten sposób, że jak już sobie zrobimy tą sekwencję ze zdjęć, to możemy dać przyspieszenie albo wolniejsze. W sensie i tak musimy to przyspieszyć, żeby ten ruch był płynny, ale możemy też na przykład bardziej przyspieszyć, żeby ta postać szybciej nam szła. Albo na przykład mniej przyspieszyć, żeby ta postać wolniej szła. No wiecie o co chodzi. Oczywiście, im więcej przyspieszycie, tym ruch będzie płynniejszy. I tak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy, i tak już Wam opowiedziałem. I to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się i cześć.